Kujaw GBA. Miła ulica Kujawska 1, pożar samochodu osobowego. Powtarzam, wyjazd GBA, miła ulica Kujawska 1, pożar samochodu osobowego. Starszy kapitan Paweł Kamiński, jestem zastępcą komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Pile. Znajdujemy się w budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pile. Pracuję w Straży Pożarnej od 15 lat. Zawsze chciałem i lubiłem pomagać innym ludziom. Trochę tradycje rodzinne. Udało się przy naborze zdobyć punkty odpowiednie, spełnić wymagania, które były wtedy wystawiane przed kandydatem do służby pożarniczej i udało się dostać do Państwowej Straży Pożarnej. Do Straży Pożarnej, Państwowej Straży Pożarnej można dostać się w kilka różnych sposobów. Pierwszym sposobem jest przez nabór. Jest to nabór obwoływany przez komendanta powiatowego. Wtedy są warunki, które musi spełnić kandydat. Musi być spełnione szkolenia, muszą być badania lekarskie i wtedy przechodzi się testy sprawności fizycznej, badania lekarskie i z takich kandydatów wyłania się osoby, które są później przyjęte do Państwowej Straży Pożarnej. Kolejnym sposobem dostania się do Państwowej Straży Pożarnej jest po ukończeniu szkoły średniej zdawanie egzaminów do którejś ze szkół aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Polsce. Takich szkół mamy 3. Te szkoły są w Poznaniu, w Częstochowie i w Krakowie. A kolejnym, ostatnim już sposobem dostania się do Państwowej Straży Pożarnej jest startowanie na studia do Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. Jak najbardziej kobiety również są w naszej służbie. Tych kobiet jest mniej niż panów, zdecydowana większość to jest panowie. Natomiast również kobiety funkcjonują, służą w Straży Pożarnej. Służbę tutaj musimy podzielić na strażaków, którzy pracują w podziale bojowym, którzy zajmują się typową działalnością ratowniczo-gaśniczą oraz służbę 8-godzinną, czyli strażaków, którzy zajmują się pracami organizacyjnymi, pracami administracyjnymi. Praca na podziale bojowym rozpoczyna się codziennie o godzinie 8. Strażacy zbierają się na zbiórce przed odczytaniem rozkazu dziennego. Tam dzielone są zadania, przydzielani są strażacy do każdego samochodu osobno. I później strażacy udają się na przyjęcie sprzętu, który przejmują po kolegach z poprzedniej służby. W ciągu doby strażacy realizują różne działania szkoleniowe, ćwiczenia. Oczywiście wszystkie te ćwiczenia i działania szkoleniowe mogą być przerwane, jeżeli jest wyjazd do zdarzenia. Służba na podziale bojowym trwa 24 godziny, czyli strażacy rozpoczynają o 8 i kończą ją o 8 następnego dnia. W Komendzie Państwowej Straży Pożarnej w Pile funkcjonują dwie jednostki ratowniczo-gaśnicze. Jedna z nich umiejscowana jest przy ulicy Moniuszki 1, a druga na ulicy Lelewela. W tych dwóch jednostkach na co dzień pełni służbę 17 strażaków. 18 strażak pracuje w służbie stanowiska kierowania komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Pile. Na obydwu jednostkach są samochody typowe ratowniczo-gaśnicze, samochody gaśnicze, jest drabina, jest podnośnik. Oprócz tego w Pile mamy dwie grupy specjalistyczne. Pierwsza grupa specjalistyczna jest umiejscowana na jednostce ratowniczo-gaśniczej numer 1, czyli przy ulicy Moniuszki. Jest to grupa ratownictwa chemiczno-ekologicznego. A druga grupa specjalistyczna jest umiejscowiona na jednostce numer 2, czyli na Lelewela. Tam jest grupa specjalistyczna ratownictwa wodno-nurkowego. Jednostki ratowniczo-gaśnicze 1 czy 2 to są jednostki, które działają na terenie powiatu. Oczywiście one mogą być zadysponowane również do powiatów sąsiednich, jeżeli będzie taka istniała potrzeba. Natomiast specjalistyczne grupy ratownictwa chemiczno-ekologicznego i wodno-nurkowego mają zakres działania na kilkanaście powiatów okolicznych. Do specjalistycznych grup jest specjalistyczny sprzęt. W przypadku grupy ratownictwa chemiczno-ekologicznego są to dwa samochody. Jest samochód lekki rozpoznania chemicznego i samochód średni chemiczny. Grupa jest przygotowana do prowadzenia rozpoznania właśnie pod względem sytuacji niebezpiecznych, substancji niebezpiecznych, a także do niwelowania tych zdarzeń.
Pożary w chwili obecnej, w dzisiejszych czasach, zajmują około 40% naszej działalności. Oprócz tego zajmujemy się ratownictwem technicznym, czyli wszelkie wypadki drogowe, zdarzenia w budowlance, czyli jakieś zawalenia, katastrofy budowlane. Oprócz tego ratownictwo medyczne, udzielamy pomocy medycznej. Teraz coraz częściej wyjeżdżamy w ramach izolowanych zdarzeń medycznych, czyli wtedy, kiedy nie ma zespołu ratownictwa medycznego. My jako strażacy jedziemy udzielać pomocy medycznej. Oprócz tego wspomniane wcześniej ratownictwo chemiczne, ekologiczne, wodno-nurkowe, wysokościowe, poszukiwawczo-ratownicze również. Oprócz gaszenia pożarów zajmujemy się wszelkimi zdarzeniami, kiedy ludzie zwracają się do nas o pomoc, kiedy czują się zagrożeni, kiedy zagrożone są zwierzęta również. Dość często wyjeżdżamy do ściągania kotów. Młodszy aspirant Mateusz Kęcer, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pile. Moja przygoda z pożarnictwem zaczęła się w Ochotniczej Straży Pożarnej, w której służyłem od młodych lat. Tam poznawałem sztuczki dotyczące gaszenia pożarów, również te pożary gasiłem, ale również startowałem w zawodach, ale przede wszystkim pomagałem ludziom, czyli jeździłem do akcji, przy których mogłem tej pomocy ludziom udzielić, którzy potrzebowali tej pomocy. I tak się zaczęło. Tam stwierdziłem, że jest to coś, to jest to coś, co chcę robić do końca życia i na troszeczkę większą skalę niż w Ochotniczej Straży Pożarnej. To znaczy, praca strażaka nie jest łatwą pracą, jest wymagającą pod względem rzeczywiście fizycznym, ale też przede wszystkim psychicznym, bo niestety nasze wyjazdy wielokrotnie łączą się z ludzką tragedią. Są to różnego rodzaju wypadki, pożary mieszkań, gdzie w jednej chwili ludność traci cały dobytek. W związku z tym nie tylko mamy i wyłącznie do czynienia z trudnymi warunkami pracy, ale też z ludzką tragedią, na którą musimy też zwracać uwagę. Przede wszystkim trzeba być odpornym psychicznie, trzeba być dobrze wyposażonym w odpowiednie środki ochrony osobistej, ale też przede wszystkim trzeba myśleć pozytywnie przy tych sytuacjach, bo tak naprawdę my przede wszystkim jedziemy ludziom pomóc w przypadku, gdy rzeczywiście dotknie ich tragedia. Służba w Państwowej Straży Pożarnej zaczyna się o godzinie 8 rano. Jest to zmiana służby, czyli zmiana, która kończy służbę, kończy ją, zmiana przyjmująca przyjmuje służbę. Przyjmowanie służby polega przede wszystkim na sprawdzeniu sprzętu, który mamy do dyspozycji, czyli jego odpaleniu, uzupełnieniu paliwa, sprawdzeniu wszystkich samochodów, czy są sprawne, czy mają sprawne oświetlenie i sprzęt, który się znajduje na tych samochodach. Następnie służba polega na szkoleniu się, czyli bardzo duży nacisk kładziemy na to, aby doskonalić swoje umiejętności zawodowe. Oczywiście w międzyczasie, jeśli jest taka potrzeba, wyjeżdżamy do akcji ratowniczo-gaśniczych pomagać ludziom. Natomiast większość czasu właśnie sprawdzamy swoje umiejętności, doskonalimy je, ale i też prowadzimy różnego rodzaju działania, które mogą na przykład być działaniami prewencyjnymi po to, aby tych wyjazdów było właśnie jak najmniej. Służba, tak jak wspomniałem, rzeczywiście jest służbą bardzo wymagającą, jednakże w wielu przypadkach dochodzi do sytuacji, w których można być zadowolonym ze swoich działań, dlatego właśnie, że pomagamy ludziom w momentach, gdy potrzebują naszej pomocy i nigdy tej pomocy nie odmawiamy. Dlatego służba strażaka jest przeznaczona przede wszystkim dla osób, które lubią pomagać drugiemu człowiekowi. I jeśli chodzi o wspomnienia najlepsze, to rzeczywiście jest wiele sytuacji, w których ludzie bardzo wdzięczni są strażakom za pomoc udzieloną. W tych momentach przede wszystkim wiemy, że to, co zrobiliśmy, miało sens i mogliśmy tym ludziom pomóc w przypadku, gdy nawet rzeczywiście mają jakąś różnego rodzaju tragedię, to pomimo wszystko, pomimo tej tragedii potrafią być wdzięczni. Zresztą my nie robimy tego w żaden sposób po to, aby otrzymywać podziękowania, tylko dlatego, że to jest przede wszystkim nasza praca, służba, którą my lubimy. Od momentu zgłoszenia Straż Pożarna oczywiście musi w jak najkrótszym czasie wyjechać do zdarzenia.
Średnio mówi się, że jest to około od 20 do 30 sekund. W tym czasie musimy dobiec do samochodu, który się znajduje w naszych garażach, ubrać się i już gotowi wyjechać do akcji. Oczywiście te 15-20 sekund, tak jak wspomniałem, jest to czas orientacyjny. Wielokrotnie jest to czas dużo, dużo szybszy, aby jak najszybciej wyjechać, uwzględniając oczywiście proces dojazdu do miejsca zdarzenia. Mamy szkoły, które stopniują nasze wyszkolenie, ale też stopnie służbowe. Aby zostać strażakiem Państwowej Straży Pożarnej, można przystąpić do służby kandydackiej, czyli do służby, która zaczyna się od szkolenia podstawowego. Takie szkolenie podstawowe trwa 3 miesiące. Jest one przeprowadzane w systemie skoszarowanym, czyli przez te 3 miesiące znajdujemy się w szkole pożarniczej, w której uczymy się strażackiego rzemiosła. Długą drogą jest przystąpienie do szkoły aspirantów, czyli do szkoły, która jest szkołą policjalną. Na dzień dzisiejszy w Polsce mamy 3 takie szkoły. Jest to szkoła w Poznaniu, jest to szkoła w Krakowie oraz w Częstochowie. Trzecią drogą możliwą do tego, aby zostać strażakiem Państwowej Straży Pożarnej, jest przystąpienie do szkoły głównej. Szkoła główna znajduje się w Warszawie. Po szkoleniu podstawowym, czyli o tym pierwszym etapie 3-miesięcznym, jesteśmy strażakiem w stopniu strażaka Państwowej Straży Pożarnej i możemy maksymalnie awansować do stopnia starszego ogniomistrza. Przystępując do szkoły aspirantów, czyli tej szkoły policjalnej 2-letniej, otrzymujemy stopień młodszego aspiranta i możemy maksymalnie awansować do stopnia aspiranta sztabowego. Natomiast przystępując do szkoły głównej służby pożarniczej w Warszawie, są to studia inżynierskie i potem, jeśli mamy chęć, możemy rozszerzyć je o studia magisterskie. I po 5 latach nauki jesteśmy magistrem inżynierem pożarnictwa, otrzymując stopień młodszego kapitana i teoretycznie aż do generała brygadiera, czyli najwyższego stopnia w Straży Pożarnej. Strażacy Państwowej Straży Pożarnej corocznie przechodzą testy sprawności fizycznej. Są to testy przeprowadzane przez komendę i polegają na przeprowadzeniu prób wysiłkowych odnośnie następujących różnego rodzaju konkurencji. Jest to podciąganie na drążku, bieg po kopercie oraz tak zwany BIP test, który polega na biegnięciu w określonych odstępach czasu przez 100 metrów odcinka. Po wykonaniu takich prób każdy strażak otrzymuje indywidualną ocenę w formie ocen szkolnych. Jest to skala od 2 do 6 i na tej podstawie corocznie musimy takie testy zaliczyć. Państwową Straż Pożarną oczywiście z uwagi na naszą liczebność wspierają liczne ochotnicze straże pożarne na terenie powiatu. One różnią się w ten sposób, że dzielą się na jednostki włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego oraz jednostki, które nie są włączone do tego systemu. Na dzień dzisiejszy jednostek OSP włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego posiadamy na terenie powiatu pilskiego 11, natomiast jednostek, które nie są włączone, posiadamy w tej chwili 28. Łącznie powiat pilski, oprócz oczywiście Państwowej Straży Pożarnej, chroni 39 jednostek ochotniczych, którzy wspomagają nas w działaniach, szczególnie w obszarach czy gminach, które są oddalone od Piły. Ochotnicze straże pożarne mają duży wkład w ochronę przeciwpożarową na terenie powiatu. Przede wszystkim dlatego, że podejmują pierwsze działania, które są niezwykle ważne w dalszym powodzeniu akcji ratowniczo-gaśniczej. Standardowe wyposażenie samochodu pożarniczego, który mamy tutaj. Jest to samochód o oznaczeniu taktycznym GBA2/24. Samochód, który służy stricte do działań ratowniczo-gaśniczych na terenach leśnych. Jako ciekawostkę powiem, że ten pojazd właśnie brał udział w misji międzynarodowej w Szwecji w 2018 roku. Także tym pojazdem byliśmy właśnie za granicą. Jeśli chodzi o jego wyposażenie, to mamy tutaj przede wszystkim dużą ilość węży. Są również aparaty, które służą do tego, aby wchodzić w strefy zadymione i osłaniać swoje drogi oddechowe przed szkodliwym dymem. Mamy różnego rodzaju działka przenośne, torby medyczne oraz deski, które służą stricte do działań ratownictwa medycznego. Tutaj mamy na wyposażeniu węże, są to węże o średnicy 75.
Węże, które służą właśnie do przetłaczania wody z źródła na przykład samochodu do miejsca pożaru. Kolejna skrytka to jest typowo sprzęt, który polega i służy przede wszystkim do tego, aby gasić pożary. Jest to tak zwana armatura wodna, czyli różnego rodzaju przełączniki, trójniki oraz prądownice, które służą do tego, aby w pewien sposób odpowiedni przede wszystkim podawać wodę na ognisko pożaru. Mamy też różnego rodzaju dodatkowe sprzęty wspomagające poprzez kurtyny wodne, które służą do wytworzenia płaszcza wodnego, na przykład osłaniając strażaków od promieniowania cieplnego. Oczywiście podstawowy sprzęt gaśniczy, czyli gaśnica, również się znajduje na wyposażeniu takiego samochodu. Umundurowanie strażaka Państwowej Straży Pożarnej wygląda w następujący sposób. Pierwszym elementem zasadniczym jest hełm strażaka, który chroni przed uszkodzeniami głowy, chroni również kark przed promieniowaniem cieplnym. Ma możliwość zasłonięcia oczu specjalną przyłbicą metalizującą albo przyłbicą, która służy do działań typowo ochronnych właśnie oczu. Oczywiście przy każdym hełmie posiadamy latarkę po lewej stronie, która pomaga nam oświetlać miejsce zdarzenia oraz najbliższe miejsce działań pracy strażaka. Zasadniczym, nieodzownym elementem jest ubranie specjalne, które strażak ma na sobie. Jest to tak zwane ubranie Nomex, dlatego że jest wyprodukowane właśnie z tkaniny Nomex, która jest tkaniną niepalną. Składa się z dwóch zasadniczych elementów, jest to kurtka oraz spodnie. Kurtka również posiada specjalne membrany, które chronią przed promieniowaniem cieplnym. Natomiast spodnie posiadają wzmocnienia w miejscach właśnie narażonych na przetarcie, w związku z tym gwarantują te oba elementy bezpieczną pracę strażaka. Oczywiście kolejnym elementem umundurowania strażaka są rękawice. Rękawice są ze specjalnym mankietem po to, aby nie doszło do na przykład wpadnięcia jakiegoś gorącego popiołu pod rękaw, ale i też są odpowiedniej grubości, w związku z tym możemy prowadzić bezpiecznie działania, chroniąc nasze dłonie. Kolejnym elementem jest obuwie. Obuwie tutaj w tym przypadku strażak ma na sobie obuwie gumowe ze wzmacnianymi noskami, które chronią przed uszkodzeniem stopy w przypadku, gdyby na przykład jakiś element spadł na nogę. Są to też elementy umundurowania tak zwanego roboczego, czyli strażacy tego umundurowania używają podczas akcji. Oczywiście jeszcze kolejnym elementem, którego tutaj akurat nie ma założonego kolega, jest to kominiarka strażacka, która chroni głowę nie tylko przed zimnem i mrozem, ale i też przed dymem oraz ewentualnym, w przypadku gdyby doszło do bezpośredniego kontaktu, chroni przed poparzeniami. Tak wyposażeni wyjeżdżamy do akcji. Oczywiście mamy jeszcze umundurowanie koszarowe, czyli takie umundurowanie, w którym poruszamy się na co dzień w koszarach podczas szkoleń oraz przyjmowania służby. Zasadniczą różnicą pomiędzy ubraniami przede wszystkim jest to, że ubranie koszarowe nie chroni nas przed żadnymi czynnikami. Jest to zwykłe ubranie określone zgodnie z wymaganiami Komendy Głównej. Natomiast ubranie, które tutaj widzimy w kolorze piaskowym, jest to ubranie, które chroni nas przed promieniem cieplnym i ubieramy właśnie je na ratowniczo gaśnicze akcje. Ewentualnie patrzeć w obiektyw, czy na którymś z pań, jak to tam macie? Chyba to już wygodniej ci będzie w obiektyw, bo tak to panie rozpraszają trochę. No dobrze. Powiem szczerze, że czułem się jak przedstawiciel handlowy, który sprzedaje te mundurowanie, naprawdę. Pierwszy raz.